W kolejnym odcinku, dzisiaj w nieco innej scenerii, powiem troszeczkę o Fordzie Mondeo trójce i układzie paliwowym w silniku diesla. W tych samochodach jest zamontowany układ wtyskowy Delphi'a, mówię oczywiście o silnikach wysokoprężnych. Tutaj akurat mamy Mondeo trójkę z silnikiem dwulitrowym, 130 koni. Jest on na układzie, tak jak przed chwilą powiedziałem, Delphi'a. To jest układ dość znany wśród mechaników, wśród fachowców od diesla. Ten samochód akurat przyjechał do nas z usterką taką, że podczas kiedy silnik jest rozgrzany, pojeździ się nim troszkę, nabierze temperatury i autko będzie miało większe obciążenie, czyli przy powiedzmy pełnym wciśnięciu pedału gazu w podłogę samochód zaczyna gasnąć. Jeśli chodzi o tą usterkę, no przyczyn może być wiele, aczkolwiek obstawiam tutaj już, a z tym może poczekamy do końca odcinka, aczkolwiek problem może być w przypadku tego konkretnego samochodu z ciśnieniem na listwie wtyskowej. Za chwilkę to będziemy sprawdzać, zobaczycie jak to wszystko wygląda. Obstawiam, że problem jest taki, że przy pełnym obciążeniu samochód, kiedy powinien dostać wysokie ciśnienie i otrzymywać dużą dawkę paliwa tym samym, obstawiam, że pompa nie jest w stanie wygenerować odpowiedniego ciśnienia. Będzie to najprawdopodobniej spowodowane usterką układu paliwowego. Teraz właśnie będziemy testować ten samochód. Zwrócimy uwagę na to, jak samochód pracuje, co dokładnie się dzieje i tak dalej. O, tutaj się muszę włączyć do ruchu delikatnie. Dobra, więc jedziemy dalej. Obstawiam, że problem jest taki z tym samochodem, że wtryski leją. No i właśnie, tutaj należy zwrócić uwagę na to, co oznacza to stwierdzenie. Są tacy, którzy twierdzą, że skoro wtryski leją, no to leją większą dawkę paliwa do komory spalania, do cylindra. Natomiast jeżeli mówią o tym dieslowcy, no ma to nieco inne znaczenie. Jak się mówi, że wtrysk leje, oznacza to, że większość paliwa, inaczej, zbyt duża część paliwa wraca przelewem wtyskiwacza. Z racji tego, że wtyskiwacz jest zużyty, tak? Dlatego też wraca paliwo przelewem. W takiej sytuacji wygląda to w ten sposób, że zużyty wtyskiwacz poprzez to, że ciśnienie wraca na przelew, pompa nie jest w stanie wygenerować odpowiedniego ciśnienia i obstawiam, że tak będzie tutaj. Spójrzmy, tutaj akurat stoimy na światach, także wykorzystamy. Tutaj mamy parametry tego silnika. Pierwsze to jest ciśnienie rzeczywiste. Tutaj ten parametr, widać jak to się waha, skacze. Wymagane ciśnienie przez komputer silnika jest 350 bar, natomiast tak jak widać, to ciśnienie faluje od 250 do nawet 400 bar. Teraz już ruszamy, także te parametry nam się zmieniają. Jeśli chodzi o układy Delphi'a, to jest bardzo częsta usterka. No i to właśnie będziemy za chwilkę weryfikować. Póki co jeszcze silnik mamy zimny. Podczas gdy takie usterki się pojawiają, problem też pojawia się z pracą silnika na biegu jałowym. Bardzo często wygląda to w ten sposób, że taki silnik nie pracuje poprawnie, pracuje bardzo kiepsko, troszeczkę nim rzuca, te już na słuch można poznać, że on nie pracuje tak ładnie, rzuca nim troszkę, te obroty falują, pojawiają się różnego rodzaju stuki i tego typu rzeczy w silniku. Gdyby spojrzeć na parametry wtryskiwaczy, no to też bardzo często one skaczą. Spróbuję teraz na szybko pokazać te parametry. Mam nadzieję, że mi się uda to odnaleźć i Wam tutaj szybciutko pokazać. Więc teraz tak, teraz akurat dodaję gazu i to nie będzie miało większego sensu. O, stoję. Tak wyglądają parametry wtryskiwaczy, tak jak widzimy. Są bardzo duże skoki na wtryskiwaczach, tylko teraz akurat znowuż ruszamy, włączamy się do ruchu. Nie wiem, czy to słychać, aczkolwiek
podczas jazdy z niskich obrotów bardzo wyraźnie słychać takie wręcz stuki w silniku. Jest to spowodowane niepoprawnymi dawkami, które są wtryskiwane poprzez tryskiwacze. Dzieje się tak dlatego, ja może ten komputer na razie odłożę. Dzieje się tak dlatego, że układy wtryskowe Common Raila próbują sobie regulować dawki wtrysku poprzez długość wtrysku i tym samym parametry. Teraz spróbujemy zrobić już małą próbę. Mianowicie podświetlę tylko te dwa parametry, mianowicie ciśnienie wtrysku i sekundkę. O. Więc teraz tak, mamy tutaj dwa ciśnienia. Sekundkę, zaraz będziemy widzieli to na kamerze. Tak, widać to? Więc mamy tutaj te dwa ciśnienia. Nie wiem, czy to teraz wyjdzie, zaraz zobaczymy. W momencie, jak dam gaz w podłogę, może być tak, że auto zgaśnie. Gaz w podłogę. Przyspieszamy. Jeszcze się problem nie pojawił na tyle silnie, aby zgasł. Jeszcze nie jest silnik dobrze rozgrzany. Tutaj bardzo duże znaczenie ma temperatura pracy silnika. O, już słyszymy całkiem inną pracę silnika. W takich sytuacjach bardzo duże znaczenie ma temperatura pracy silnika. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli chodzi o paliwo, o olej napędowy, czy też ropę, różnie to tam można nazywać. W każdym razie problem się pojawia taki, że jak podniesiemy temperaturę paliwa, to paliwo jest rzadsze. Co za tym idzie, zdecydowanie ciężej, jeżeli jest jakaś usterka, pompie, jest wygenerować odpowiednie ciśnienie, takie, które jest potrzebne do zadanej pracy dla silnika, dla układu wtryskowego. Za chwilkę tutaj wyjedziemy na obwodnicę i mam nadzieję, że wtedy uda nam się pokazać ten problem w całej okazałości. A później kolejnym krokiem będzie oczywiście wykonanie kolejnych testów wtryskiwaczy, tak? O, za chwilkę będziemy wjeżdżać tutaj na obwodnicę. Póki co jeszcze chwilkę musimy... O, ktoś mi tu mruga. A nie, światło mam zapalone. Kurde, chyba nie mruga. Ktoś inny chyba... No właśnie, ma awarię. Także myślałem, że facet mi mruga awaryjnymi, żebym włączył światło, ale ja światło mam. Tymczasem on po prostu się zepsuł. O, nie wiem, czy to słychać na filmiku, czy to usłyszycie. W każdym bądź razie silnik teraz zaczyna coraz bardziej stukać i tego typu problemy się z nim pojawiają. Musimy jeszcze tutaj... O, charakterystyczny dźwięk klepiących japonek, jak to w Fordach często słychać podczas kierunku wskazu uruchomionego. Tak, spoglądam właśnie na parametry. O, już Wam nie pokażę, musimy ruszać dalej. Mamy już zielone światło. Wjeżdżamy powoli na obwodnicę. Dobra, szybkiego ruchu. Dobra, więc teraz tak, za chwilkę. Tutaj się inne rozpędzimy. Troszeczkę kamerka będzie się wykrzywiała z racji tego, że gimbal próbuje to ustabilizować. Dobra, powoli się rozpędzamy. Tutaj znowu się włączamy do ruchu. Teraz tak. Spójrzmy tutaj, może on tak. O. Czy widać parametry? Mam nadzieję, że będziecie widzieli. W tym momencie mamy jakieś 80-90 na godzinę, około niecałe 2000 obrotów i tak wygląda ciśnienie na szynie. Dajemy pełne obciążenie.
widać migającą kontrolkę. Czek palił się nam tutaj wcześniej już. Tutaj sekundkę, bo musimy... O, właśnie. Musimy tutaj pokazać jeszcze, ten silnik łapie nam temperaturę. I ostatni bieg. I znowu spróbujemy maksymalne obciążenie. Samochód jest ewidentnie w trybie awaryjnym. Auto już nam nie chce tutaj przyspieszyć. Jest bardzo kiepsko, ciśnienie buduje coraz większe. Zobaczymy, jakie są usterki podczas jazdy. Mieliśmy małe problemy, aby uzyskać to, co chcemy. Mam nadzieję, że teraz się uda i będzie widać. Mam nadzieję, że uda się tą usterkę raz jeszcze wam pokazać. Tylko musimy zawrócić, bo to też trzeba odrobinę pokombinować, aby znaleźć odpowiedni kawałek drogi, który nam pozwoli na to, żeby pokazać, co się dzieje z tym autem. I znowuż robimy maksymalne obciążenie. Także jak widać, mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Autko zgasło, odpala mnie raz jeszcze. Ok. Także jak właśnie widzieliście, problem pojawia się przy dużym obciążeniu i przy wysokiej temperaturze paliwa. Silnik w tym momencie mamy rozgrzany. Według informacji na desce jest to 90 stopni, aczkolwiek to
Nie wiem, czy wiecie, nie zawsze musi się pokrywać z rzeczywistością, bo czasami to jest, temperatura jest troszeczkę inna w rzeczywistości niż to, co widzi użytkownik. Spróbuję to zaraz znaleźć. Tak, w rzeczywistości w tym momencie mamy 90, prawie 2 stopnie, to jest temperatura głowicy. Jeśli chodzi o Forda, no to on ma właśnie takie fajne czujniki w temperaturze, pokazujące temperaturę głowicy. W nie każdym samochodzie można to spotkać. Udało się nam tutaj rozgrzać odpowiednio ten silnik i pokazać tu usterkę. No a cóż, niedługo będzie dalsza część, gdzie będziemy pokazywali, jak wygląda sprawdzenie wtryskiwaczy, no, bo to jest gdzieś tam kolejny etap i kolejna dość istotna rzecz, którą trzeba sprawdzić w przypadku takich problemów. Nie wiem, czy słychać, spróbuję zaraz przez chwilę nic nie mówić i przyspieszać, żebyście usłyszeli również, jak hałasuje ten silnik. O. Mam nadzieję, że to chociaż trochę słychać. Jest to generalnie spowodowane tym, że pomimo, że jest jakiś tam problem mechaniczny z tym samochodem, z tym układem paliwowym, sterownik i tak nadal w dalszym ciągu próbuje wyrównać tą pracę silnika poprzez regulację dawki wtrysku, tak? Reguluje tutaj czas wtrysku, reguluje tutaj, stara się wyregulować ciśnienie, a tak jak przed chwilą widzieliśmy, nie do końca mu to gdzieś tam wychodzi. Z racji tego, że no jest już gdzieś jakaś tam usterka mechaniczna w tym samochodzie. Natomiast układy Common Raila mają to do siebie, że mają bardzo duże możliwości korekty dawki paliwa, dzięki czemu tak naprawdę układ może być już dość, układ paliwowy może być w dość kiepskim stanie, gdzie mimo wszystko będzie on generował nam takie dawki wtrysków, które pozwolą, aby ten silnik jeszcze dość ładnie pracował. Jesteśmy znowuż tutaj na obwodnicy. Spróbuję tutaj jeszcze pogrzebać przy komputerze i postaram się raz jeszcze zdobyć, pokazać Wam tą usterkę, ten problem. Dobra, niech tutaj będzie chwilka, kiedy będę mógł znowuż troszeczkę przyspieszyć. Mam nadzieję, że znowu się uda pokazać Wam ten problem. A więc jesteśmy już po próbie, po jeździe testowej, na której stwierdziłem, że pompa nie jest w stanie wygenerować odpowiedniego ciśnienia podczas jazdy. W związku z czym sprawdzimy kolejnym etapem, którego dokonamy, będzie sprawdzenie, wykonanie testu przelewowego wtryskiwaczy, tak? Sprawdzimy je w ten sposób. I wtedy będzie można określić, czy przyczyną są, czy też mogą być ewentualnie wtryskiwacze. Także przenosimy się do części praktycznej w celu wykonania próby przelewu wtryskiwaczy. A więc mamy tutaj silnik Forda, którym przed chwilką jeździliśmy i którego przed chwilką testowaliśmy. Musimy pozbyć się na tą chwilę tej właśnie pokrywy. Jest to osłona
która ma na celu osłonięcie silnika, wygłuszenie go, no i na pewno ma również jakieś tam względy estetyczne. Ok, więc teraz tak. Mamy tutaj wtryskiwacze czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Wtryskiwacze zawsze liczy się od strony rozrządu. Przepraszam, nie zawsze. Czasem są wyjątki, tak jak na przykład marki francuskie. Ale teraz tak. Musimy tutaj dojść do wtryskiwaczy. Tu są takie zapięcia, których musimy się pozbyć. Na pewno nam się przyda jakieś urządzenie typu śrubokręt, aby się tego pozbyć. Właśnie się w taki wyposażyłem. Ok, pierwsze zapięcie już mamy odczepione. Tak. Teraz odczepimy. O. Odczepiliśmy właśnie zapięcie wtryskiwacza numer 2, ale tutaj nam troszeczkę przeszkadza ta osłonka, której też się pozbędziemy. Moi drodzy, tutaj nie mamy nic przygotowane. Jest to wykonanie testu po jeździe próbnej. Tutaj mamy ślady oleju napędowego, czy tam też ropy, różnie to można nazywać. Może to oznaczać też, że tutaj są jakieś tam drobne przecieki w okolicach drugiego i trzeciego wtryskiwacza. Niemniej i tak musimy wykonać próbę przelewową tegoż układu. Dobra, więc teraz doszliśmy tutaj już do przewodów. Mamy je odczepione. Zamontuję może ten korek wlewowy oleju, aby o nim nie zapomnieć za chwilkę. Dobra, te przelewy nam tutaj gdzieś też nie mogą zbyt mocno przeszkadzać. Teraz muszę się wyposażyć w pewien sprzęt, który umożliwi podłączenie i wykonanie takiej właśnie próby przelewowej. Więc tutaj mamy taki bardzo pomocny zbiorniczek do tegoż tutaj autka. Dobra, te przewody są nieco twardawe, ale to w niczym nie będzie przeszkadzało. Dobrze, podłączymy się tymi przewodami. Zawsze należy pamiętać przy tego typu zadaniach, że tak to ujmę, które wykonujemy, że dość istotne jest, aby ten układ wtryskowy był czysty, nie wprowadzić jakiegoś tam brudu do wtryskiwaczy. Podłączony przelew. W tym momencie wpinamy się do powrotu paliwa z wtryskiwacza. Oj, coś tutaj nam buteleczka się chyba odkręciła. Podpinamy się do powrotu paliwa z wtryskiwaczy. Dlaczego akurat do powrotu? Ano dlatego, że jeżeli wtryskiwacz będziemy mieli uszkodzony, to uszkodzony, czyli zużyty w jakimś tam stopniu. O, tutaj się troszeczkę pomyliłem.
jeżeli będzie zużyty, będą zużyte w nim elementy, będzie więcej, powiedzmy, przestrzeni pomiędzy elementami pracującymi. Jeśli chodzi o wtryskiwacze, one, dokładność wtryskiwacza jest bardzo duża. No, w zasadzie to jest takie pojęcie dość ogólne. W każdym bądź razie elementy wtryskiwaczy, które są zużyte, będą generowały większe luzy na wtryskiwaczach. Problem w takich wtryskiwaczach, w takich elementach pojawia się w momencie, kiedy on pracuje. Mianowicie im są większe luzy, tym więcej paliwa trafia na powrót tego wtryskiwacza. W pewnym momencie będzie ten powrót paliwa będzie na tyle duży, że niestety pompa nie będzie w stanie wytworzyć odpowiedniego ciśnienia. W dużym skrócie mówiąc, im więcej paliwa trafia nam na powrót wtryskiwacza, tym mamy jasną informację o tym, że jest on bardziej zużyty. Także to jest jeden z takich parametrów, na które warto zwrócić uwagę. Dobrze, mamy powroty paliwa. Mamy przyczepione do wtryskiwaczy. Tak tutaj patrzę, bo chciałbym gdzieś te buteleczki powiesić, ale chyba będzie z tym mały problem, bo nie bardzo mamy gdzie tutaj to zrobić. Dobrze, to odłożymy tutaj. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o tego typu badanie, będziemy mieli jasno na czarnym, jasno na białym, w jakim stanie są wtryskiwacze, w jakim stanie one są mechanicznie, tak? Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o tego typu badanie, trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że może mieć na to wpływ kompresja silnika, tak? Czyli jeżeli będzie skrajnie uszkodzony, będzie silnie uszkodzony jeden z cylindrów, no to może nam to zaburzyć wynik. Ale to już jest jak gdyby inna kwestia. Teraz tak, mamy powrót paliwa z wtryskiwaczy, mamy odpięty. Co za tym idzie, musimy go w jakiś sposób zaślepić. My to zrobimy w ten sposób, że przewód powrotny po prostu zaciśniemy. Musimy to zrobić dlatego, że jeżeli tego nie zrobimy, zacznie nam tędy płynąć paliwo. Zacznie nam płynąć tędy paliwo dlatego, że ten powrót paliwa jest połączony z zasilaniem w zasilaniem paliwa w tym układzie. Dobrze, mamy zaciśnięty przewód powrotny. Więc cóż, za chwilkę odpalimy silnik i wykonamy próbę. Pamiętać należy o tym, żeby do tego typu próby silnik był rozgrzany. Samochód powinien już pracować, ale zapomniałem o tym, że kluczek zostawiłem w masce. Bo Fordy, Mondeo między innymi mają tak, że trzeba kluczek użyć, aby otworzyć maskę. W każdym razie już odpalamy i robimy próbę. A więc mamy tutaj już wyniki pomiaru próby wtryskiwaczy. Żeby było łatwiej, może
odczepimy. W każdym bądź razie próba powinna wyglądać inaczej, powinna trwać odrobinę dłużej, ale tutaj mamy już wynik. Ten wtryskiwacz, no jak widać, jest tragedia. Nadaje się do regeneracji. Żeby w 100% stwierdzić, w jakim stanie są wtryskiwacze, należy wykonać próbę wtryskiwaczy jeszcze na stole probierczym i w tym momencie byśmy mieli już jasno określone dawki, które być powinny, które są. No tutaj mamy 9,5 na skali, także jest to troszeczkę za dużo, tym bardziej, że silnik powinien popracować nieco dłużej. Nie jest on nawet rozgrzany do pełnej temperatury. Nie ma on w tym momencie pełnej temperatury pracy. Ostygł troszeczkę. Temperatura silnika jest w tej chwili w okolicach tam 50 stopni. Niemniej już mamy jasno wynik, jak to wygląda. Następnym etapem będzie już zregenerowanie wtryskiwaczy, sprawdzenie przede wszystkim wtryskiwaczy na stole probierczym i regeneracja tych, które należy zrobić. Najlepiej jest zawsze regenerować wszystkie, aby miały poprawne parametry, żeby nie musiał sterownik silnika korygować tych dawek i żeby silnik bardzo ładnie pracował. Także tak to wygląda na tą chwilę. Następnym etapem będzie demontaż tych wtryskiwaczy, ale to już odbędzie się za kulisami. Także bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli mieliście jakieś ciekawe przygody, bądź nieciekawe, jeśli macie jakieś informacje dotyczące wtryskiwaczy, historie i tym podobne, bardzo proszę jakieś informacje, komentarze i tak dalej. Jeśli natomiast są jakieś tematy, które Was interesują, również proszę o to, abyście dali informacje. Postaram się nagrać kolejny odcinek o tym, co Was interesuje. Jeśli natomiast ten temat Was interesował, mam nadzieję, że tak było, dajcie proszę łapkę w górę. No i cóż. Na dzisiaj to będzie wszystko. Do zobaczenia. Cześć w kolejnym odcinku. Hej.